Program Twoja twarz brzmi znajomo od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. W znanym hicie Polsatu w gronie jurorów obok Małgorzaty Walewskiej i Roberta Janowskiego jest Paweł Domagała. Prowadzącymi ponownie jest Maciej Roki Maciej Dowbor. Pierwszy występ przypadł w udziale Marcinowi Januszkiewiczowi, który wykazał się dużym dystansem do siebie. Biorąc udział w totalnie pokręconym występie jednej z bardziej dynamicznych kapel, jaką jest Red Hot Chili Peppers. Wyskoczył na scenę z nagim torsem i rytmicznie zaśpiewał utwór Cent Stop. Co na to Paweł domagała? Jestem zachwycony, bardzo mi się podobało. I też doceniam to, że miałeś tak dużo rzeczy do ogarnięcia. Ja bym tego nie ogarnął. Jeszcze w życiu bym się nie odważył bez koszulki. Jakub Gąsowski wylosował piosenkę Ice Losset e Największą jego obawą w wykonaniu tego utworu był oddech, czyli to, na co szczególną uwagę zawsze zwraca Małgorzata Walewska. Czy tym razem to wychwyci muszę ci powiedzieć, że na początku miałeś duży problem ze znalezieniem tonacji. Dobrze jest usłyszeć najpierw w głowie dźwięk, który masz wyprodukować, żeby mieć pewność, że trafiłeś w tonację. W momencie, kiedy już musiałeś mocniej oprzeć, to było bez pudła i było bardzo pięknie. Faktycznie jak mówisz masz tenorowy jasny głos, to jednak jest trochę ciemniejszy od rana. Ale tak czy inaczej wykonałeś piękną robotę aktorską, za którą ci jestem bardzo zobowiązana, powiedziała. Zwycięszczyni pierwszego odcinka, Jagoda Szydłowska przeobraziła się w wokalistę grupy Modio, Janna Destagnola. Czy ostatnia wygrana dodała jej skrzydeł i teraz też wzniosła się na wyżyny z piosenką Lady, Tonight. Droga młodzieży, tak się tańczyło kiedyś w klubach, przemówił do widowni Robert Janowski. I dodał ciekawostkę: Bardzo lubiłem wtedy chodzić do klubów, bo wtedy jeszcze można było pogadać. Muzyka nie była wtedy tak głośno, więc można było zamienić słowo z kolegą lub koleżanką. Oceniając występ, powiedział zwięźle: Pięknie poszłaś w pierwszym odcinku. W tym nie poszłaś tak jak wcześniej. Magda Kumorek otrzymała od grzyba romantyczną piosenkę wielkiej damy polskiej sceny sławy przybylskiej. Ten czarujący utwór z tekstem Agnieszki Osieckiej Miasteczko Portofino przeniósł nas w lata 70. Czy to wykonanie przypadło do gustu Pawłowi Domagale? Ja się bardzo cieszę, że jesteś w studio, a nie w Portofino, bo mogłem to zobaczyć. Uważam, że jesteś taką osobą z klasą. Nieważne, kiedy byś żyła, czy kiedyś, czy w przyszłości, czy wiecznie, jak Edyta Górniak. I świetnie wykonujesz utwory. Które mają w tytule Miłość i Miasto. Także czekam na miłość w zakopanym. Piąty na scenie pojawił się elektryczny Nick Sinclair. W utworze musiał dać się na tyle poskromić, żeby zaśpiewać liryczny utwór Libianci People. Najtrudniejsze było dla niego zadanie aktorskie, bo brakowało mu ruchu na scenie. Na szczęście nie zawiódł jurorów. Uwierzyłem ci. Zaczarowałeś mnie, wciągnąłeś mnie w ten klimat. Jestem ci też wdzięczny i chylę czoła za poskromienie swojego ADHD, co było może najtrudniejszym Twoim zadaniem. Podobało mi się bardzo, podsumował wdzięcznie Robert Janowski. Ewelina Flinta, znana z rokowego grania, zmieniła się tym razem w kuszącą, eteryczną Titio. Te szwedzką piosenkarkę kojarzymy głównie z hitem, nagranym ponad dwadzieścia lat temu co Along. I właśnie ten utwór usłyszeliśmy na scenie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak poradziła sobie z nim Ewelina? która w poprzednim odcinku była doskonałą Lizyzo. Skąd ty to złapałaś? Przez tydzień zaśpiewałaś barwą Titio. Jak? Wodziłem wzrokiem za tobą. Gdzie nie poszłaś ty, łaziłem za tobą ja i słuchałem cię z wielką radością. Świetna robota. A poza tym, jak mówiłaś wcześniej z Maciejem, nabywamy tu nowych kompetencji. Ale, żeby je nabyć, naprawdę, kochani, musimy zapomnieć o tym, co umiemy. Brawo, Tewelinka, brawo ty. Rozpływał się Robert Janowski. Skoro było coś dla dojrzałych widzów, to nadszedł czas również na młodsze pokolenie. Nuterapu zaserwował Kuba Szmajkowski w piosence Humble Kendricka Lamara. Był to dla niego duży przeskok muzyczny, bo zaledwie tydzień wcześniej wcielił się w legendę muzyki rockowej Justyna Hajwarda z demo Ody Blues. Zarówno pierwsze, jak i drugie wykonanie dalece odbiegało od stylistyki artystycznej Kuby. Czy tym razem również wykonał swoją pracę na szóstkę? Paweł domagała z pewnością ją docenił, poprzedzając pochwałę wstępem. Muszę powiedzieć, że jestem wielkim fanem Kendricka Lamara. Uważam go za największego artystę XX wieku. To jest pierwszy muzyk, który dostał Puzzlitzera. Jego teledyski to jest dzieło sztuki. Wiadomo, Kendrick jest tylko jeden, ale tu było duże zaskoczenie dla mnie. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Odcinek zakończyła pola gąciaż występem fenomenalne i bejące z piosenką w IVERA Boy. Jak przyznała młoda artystka, najtrudniejsze w wykonaniu tego utworu jest wokal, sposób poruszania się i pewność siebie. Czy zbliżyła się do ikony popu? Wyglądasz zjawiskowo, miałaś tę pewność siebie w głosie. Naprawdę jesteś do zjedzenia. Bardzo mi się spodobały te momenty spokojne, natomiast przy tym powerze trochę ci zabrakło. Pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Ona jest wokalistką pełną parą. Ty się świetnie ruszasz, natomiast zabrakło ci trochę wielkości głosu. Wyglądasz jednak tak pięknie, że nie mogę się napatrzeć, oceniła Małgorzata Walewska. Głosami jury i uczestników wygrał Kuba Szmajkowski. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał podopiecznym Fundacji Przylądek Nadziei, która ratuje dzieci z nowotworem. Wyniki 2 Odcinka programu. Program Twoja twarz brzmi znajomo pojawił się na antenie Polsatu ponad 8 lat temu i od razu zdobył liczne grono wiernych fanów. Fanpage programu ma ponad 400 tysięcy obserwujących, a dla portali internetowych Metamorfozy Gwiazd to wciąż jeden z gorętszych tematów. W trakcie emisji show od pierwszego odcinka Polsat jest niezmiennie liderem rynku w obu grupach audytoryjnych. Twoja twarz brzmi znajomo to produkcja o udziale, w której marzy nie jeden artysta. Dołączenie do grona uczestników jest nobilitacją i szansą na zdobycie nowych, niestandardowych doświadczeń. Mimo, że czekają ich setki godzin pracy, treningów wokalnych i choreograficznych. Dotychczas w show uczestniczyło ponad 100 gwiazd polskiej sceny muzycznej, teatralnej i filmowej. Zobacz także.